Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście i na Was w kolejnym materiale na moim kanale i w dniu dzisiejszym podsumujemy sobie wyniki ostatnich regionalsów, największych regionalsów chyba, jakie do tej pory miały miejsce, czyli regionalsów z Indianapolis, 2342 graczy wzięło w nich udział, a wygrała Dialga Vistar, no tego nikt się chyba nie spodziewał po dominacji Charizarda, potem jak Charizard wygrywał wszystkie turnieje, wygrywał wszystko co się dało, Nagle Dialga Wister wygrywa, a w topce mamy tylko jednego Charizarda i to dopiero na ósmym miejscu. Za chwilę zaprezentuję Wam wyniki. Jeżeli taki materiał Wam się podoba, oczywiście zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco i możecie też jakiś miły komentarz napisać, pomajówkowy, przedturniejowy, bo ja to nagrywam we wtorek, a w piątek wylatuję do Sztokholmu na turniej. No! No i niestety ten turniej, który miał miejsce w ten weekend, nieco trochę zaburzył metę, mam wrażenie, i zaburzy ją nieco bardziej, idąc w stronę właśnie turnieju, o którym wspomniałem, czyli Regionalsów w Sztokholmie. No bo do tej pory Charizard był niezwykle dominujący i to na niego trzeba było się nastawiać, a teraz tak naprawdę nie wiadomo na co się nastawiać, no bo pierwsze miejsce zajął Andrew Hedrick taką oto bardzo prostą listą Dialgi tak naprawdę, tutaj nic, nic szczególnego nie ma, mamy 4-4 linie Metanga, 3-3 linie Dialgi, Wistar, Greninja, Zamazenty, Mew i Exa. Jeżeli chodzi o supportery, to chyba najprostsza linia, jaką można było sobie wyobrazić. 4 Aono, 4 Researcher, 3 Bossy, do tego dwa Pokegiry, 4 Rody, żeby cofać Pokémony i energię, 4 Nestbole, y, żeby wyciągać Basic Pokémony, 4 Ultrabole, y, żeby wyciągać Pokémony i co dalej, no 2 Pokegiry, żeby wyciągać supportery, 2 bady Body Pofiny, żeby wyciągać yy, Bel y na początku, pręka czyli 15 energii. No, najprostszy listy się nie dało. Żadnych Harwenów, żadnych TME, żadnych kombinacji w tą stronę, nie, po prostu. Szybko, łatwo i przyjemnie. No i tak to miało wyglądać. tak to wyglądało, jak oglądałem te regionalsy, jak Andrew Hedrick tam, um, tam pogrywał, no to, to naprawdę wyglądało to przyjemnie. Gdzieś tam Star Chronos sobie użył, to sobie potem zbosował coś, to sobie tutaj za Mazentą uderzył, to Mewiexem dobrał i to się wszystko kręciło w bardzo dobry sposób, więc no chyba najprostsza możliwa lista okazała się najlepsza w tym wypadku. Nie powiem, że nie pomogło mu tutaj trochę szczęście i to jak grali inni gracze, no bo w topce mieliśmy aż 4 Tien Pao, no a Chien Pao, jak sobie wyobrażacie, to nie jest taki dobry matchup. Dialga to nie jest taki dobry matchup dla Chien Pao, o czym przekonał się Grand Shen w finale, który grał taką listą właśnie Cien Pao. Wydaje mi się, że to już jest taka lista, którą będziemy oglądać przez dłuższy czas. Znaczy, zobaczymy co będzie po wyjściu Twilight Maskary, To oczywiście ale jak do tej pory, no to, no to chyba nic tutaj dużego się nie zmieni, oczywiście to, to jest ten core, który już widzieliśmy, czyli Iron Hands, 3 PAO, linia 3.0 0 2 kalibura, Calibura, 2 Bibarele, Iron Bundle, może to jest coś nowego, czego jeszcze mogliście nie widzieć, do tego Sailin też przydatny supporter, żeby na przykład cofnąć sobie Prime Catchera powiedzmy, albo coś takiego położyć na top deku, żeby móc to potem dobrać powiedzmy z Pokestopa, czy z Greninja, czy z Bibarela, więc tak się prezentowała lista z miejsca drugiego. Trzecie miejsce, Din Nezam, Lost Boxem. Nie wiem dlaczego komentatorzy hype'owali tu jako deck, który ma naprawdę niezwykły spice, bardzo dużo ciekawych kart i bardzo jest potężnie zbudowany, jak to jest zwykły Lost Box, który my widzieliśmy już od dawna. Ci, którzy oglądają metatoki, to już w ogóle od bardzo dawna tego Lost Boxa obserwują. Jeszcze przed rotacją go widzieliśmy, więc, więc nic z razie szczególnego tutaj nie ma. Mm, takiego bardzo wow, no jest chęć oczywiście, jest Hupa, żeby odpowiadać na chęca przeciwnika albo na jakieś Arceusy, które się pojawią, jest Muny z rajku z Forest Silstonem i tyle, i tyle, nawet nie nazwę tego Turbo Lost Boxem, bo jest tylko jeden los dwa. Miejsce czwarte, Grant Manley i to jest ciekawe, bo Grant Manley zdecydował się zagrać, tak jak cała jego grupa z Azulem na czele mm, zdecydowali się zagrać Pidgeot Controlem z wiglitafem EX, czyli listą, którą od jakiegoś czasu gra All Out Blitzel. no i okazało się, że był jest to dobry pomysł. Dużo graczy podjęło też podobne kroki i chwaliło sobie tą listę jako jedną z najciekawszych, które grali. Bardzo, bardzo fajną taką do gry. Z dobrym uczuciem, tak naprawdę, z dobrym feelingiem. No i jest to kontrol, ale jest to kontrol, który od początku może być agresywny, właśnie przy użyciu wiglitafa Potem tego Wiglitafa możecie sobie podnieść Renskerem. Macie Eri, macie Penny, tak naprawdę. Macie wszystko, to, to czego potrzebujecie do, do kontrolowania przeciwnika, ale to nie jest stol. Po prostu kontrolujecie zasoby przeciwnika, i potem go tak czy siak możecie, możecie bić i brać prezydenta. Dalej mamy 3 Trien Pao. Zobaczmy, czy były jakieś różnice. Tak, tu mamy na przykład 3 B-Barele zamiast 3 Pao. Salin również tu występuje. Erden Vessel, wszystko inne raczej się zgadza i jest podobne. Edi Nord, miejsce 6. Tutaj również podobna lista. Do tej, którą widzieliśmy. Dwa pokestopy, stopy, co ciekawe, zamiast trzech, ok. I miejsce siódme, Andrew Mahon, czyli Tricky Jim. Tutaj też lista podobna do, do tej, którą Grant Sheng grał. Raczej dużych różnic tutaj nie ma, tak jak mówiłem. I miejsce 8, pierwszy Charizard, dopiero Ian Rob Charizardem zajął ósme miejsce. Czy coś tutaj ciekawego? Wraca do Max Belta, wrócił do Max Belta, co było, okazało się dobrym krokiem, no bo. Jednak Cienpało się pojawił gdzieś tam. Um, gdzieś tam się pojawił w, w topce, więc szybszy one shot na Chien Pao pomagał. Równie, również dwa czarmeliony, tak jak lista. Liam'a Halburtona. Jest klefa, oczywiście, też już raczej, raczej staple karta. Jeden turo z palpadem, tym razem tylko nie ma tutaj wersji dwa turo i Elcher, albo dwa turo i palpad. Więc już powoli przestajemy respektować kontrolę. Ok, um, dalej. Co mamy ciekawego dalej? Tutaj mamy kolejnego. Kolejnego Cienpao, Pao. Caleb Gedemer to jest ta sama lista, którą grał Grant Manley. Um, tutaj mamy kolejnego Lost Boxa, który też wygląda podobnie. E, Giratina na miejscu 16. Zamykająca to 16. Mamy 4-3 linie Giratiny. Co ciekawe, nie 3-3. mamy oczywiście Iron Leafsa. To już jest taki raczej, raczej normalny zestaw. E, poza tym nic szczególnego. Temple of Sina, Artazon. Lost Vacuum. Jedyne czego nie ma to może, nie wiem, Forest Silstone, który również się gdzieś tutaj gdzieś tutaj pojawią, no całkiem spoko miejsce 17, to jest Lugia ale to nie jest normalna Lugia, bo to jest Lugia na Arwenie. zobaczcie sobie sami mamy Arvena, mamy w ogóle dwa Żaki dwa Tortony, mamy maksimum Belta i to jest najwyższe miejsce, które Lugia zajęła w tym turnieju ale no ciekawa lista bardzo taka eksperymentalna bym powiedział czy to działa? No jak widać, tak, no bo możemy sobie powiedzmy startonować z Luminiona, nie wiem, w Lugie V, zrobić Vistara. E, możemy z Arwena wyciągnąć Ultra Bola, żeby wyrzucić dwa Obsy i wziąć Max Belta czy Vitality Banda. To, to sugeruje, że ktoś tutaj bardzo bał się Muna, ewentualnie Turbo Turbochęca, no bo jakby Snorlax bije 180, więc z Max Beltem zbija Imuna i Chęca. I e, Lugia z Vitality Bandem zbija też Imuna i Chęca, i więc to tak widać, że trochę w tą stronę tą poszło. No i jak widać, Opłaciło się grać w ten sposób. Jest to 18 McKinney Tran wraca. W sensie widzieliśmy go jakiś czas temu jeszcze przed rotacją grającego Arceusem z Gigasem. w Easter, No a tutaj mamy tak zwanego kontrol Arceusa. Bardzo przyjemna lista. Bardzo fajnie się nią gra, bo widziałem u nas lokalnie jednego z graczy, który tym gra. Trochę zmienionym, ale to jest jednak podobna rzecz. Flutter main do blokowania, kontrolujemy rękę przeciwnika Graberem, Eri, możemy zagrać Iono, tak. Magma Basin pomaga nam ładować Charizarda, mamy Hiroscape, możemy lupować sobie przy użyciu. Czerenskera, tego, tego Arceusa. Mamy Palpada, żeby sobie cofnąć na przykład Czerenskera, więc całkiem spoko to może działać. Miejsce 20. Arctina, Joshua Fring. Czy to nie jest ten sam pan, który ostatnio zrobił top 8 gardevoir? Tak mi się wydaje. Tym razem Arktina. Też jak widać wysokie, wysokie miejsce można tym zrobić. Prime catcher. Zamiast Max Belta, to ciekawe, no bo raczej grało się z tego co kojarzę Max Belta, żeby móc z Giratiną, Vistorą odszutować jednego Zarda, Iron Leafsem drugiego. Tutaj mamy Prime Catchera, no ciekawe. Dalej mamy Gardevoir na miejscu 22. 22. Też już raczej taki, taki standard jeżeli chodzi o, o listę, nic tutaj odkrywczego raczej nie widzimy, ale jak widać Gardevoir nadal jest mocna. Miejsce 23. Turbo Hands. Z Iron Lipsem, więc taki trochę future box bardziej. No, jakby Hens ma problem z Charizardem, nie? Więc Iron Leaves tutaj jak najbardziej może, może mieć miejsce, może być dorzucony. Nie ma Gift Energii, ale dzisiaj ja tlugi nie będę, bo żadnych przewidywań nie robiłem. No okej, okay. no taki bardziej, bardziej future boxowy ten Turbo Hens ale widocznie działa. Miejsce 25 mamy Espatre. Espatra IX z Banetem oczywiście, co ciekawe linia Baneta 3-2-1, czyli dwa Banety IX, jeden Banet do wyciągania supporterów, no to jest niby od dobra odpowiedź na Charizarda i Pao. ale z tego co widziałem to nie wygrywa tak łatwo na Charizarda, no bo Charizard może to odpowiednio ograć w momencie jak jest przeciwnik na dwóch prajzach, zaatakować po prostu Radian Zardem i w kolejnej turze postawić Zarda i wziąć cztery prajzy Oddając tak naprawdę tylko jednego, więc, więc można to w ten sposób pograć. Jeżeli raczej Lizarda ogarnie, co ma robić, to jest w stanie ten meczem wygrać. Jednak jest taka miękka kontra, plus Banet bardzo fajnie kontruje Chen który wtedy nie może zrobić Candy w Bugs Calibura. Dalej mamy kolejne, kolejne Dialgi: jest Azul Frank Diaz, Lost Boxem z Miraidonem. To jest jeden z tych deków dziwnych, które widzieliśmy też już na EU nie wiem jak to ma działać jeden z, moich, jeden z moich współgraczy z teamu Bastards grał na tą talie i przegrał Giratiną, więc, więc no, działa to najprawdopodobniej, ale jak to nie wiem, miejsce 37 to jest też ciekawa opcja, bo mamy tutaj Sandy Shoxa, a raczej Ranging Bolta z tym, że Sandy Shoxem, ci co pamiętają, nie pamiętają proszę bardzo, Raging Bolt, nieograniczony damage, tak naprawdę 70 razy ilość energii basic, które zdyskardujecie z waszych Pokémonów, no i Sandy Shox, który ładuje się sam jak macie 4, jak przeciwnik ma 4 prize albo mniej więc 2 Sandy shock to już jest 140 obrażeń, co tura tak naprawdę, dołączmy do tego Sadę, dwie kolejne to już jest 280 a jeżeli jeszcze jakieś energie na stole już mamy no to też, też możemy je wyrzucić, więc jest to jaki silnik, który gdzieś tam może zrobić du du duże, duże obrażenia, bardzo fajnie, że taki Dek też zrobił, zrobił dobry wynik. Mamy na miejscu 14, 40, przepraszam, Freda Singera który grał Arceusem z Vulpixem z kolei, proszę bardzo. To jest też dek chyba, który zajął drugie miejsce wtedy na tym pierwszym Champions League'u po Fajnie, że też może robić jakieś, jakieś wyniki, bo Vulpix tak naprawdę walluje Charizarda w 100%. No niestety przegrywa to na długie. Niestety czy stety, zależy po której stronie jesteśmy. 43. miejsce dopiero, Roaring Moon. Nie widziałem wcześniej żadnego Moona i to jest Roaring Moon, który gra też cztery Flatter ja jestem przeciwny temu, bo jakby po co nam te Flatter Mainy, flatter mainy pomagają głównie przeciwko Lostboxowi, wydaje mi się. No i ewentualnie przeciwko Qian Pao. Jeżeli macie flatter Maina na aktywie, to on sobie Shivery Chilla nie użyje, powiedzmy, nie? Ale tak poza tym to nie wiem, na co to mogłoby być. Ale zadziałało miejsce 43. Jeżeli macie, macie pomysł, na co to jest, to w komentarzach możecie oczywiście, oczywiście dać znać. Dalej na 46. miejscu mamy takiego oto Ancient Boxa. Jest ścięty jeden Korajdon na miejsce Kobaliona. Great Tusk'a już widzieliśmy też w Ancient Boxach. Poza tym chyba to jest build, którym Gabi Fernandez wygrał EU tak mi się wydaje. Jest Penny, jest Retrieval, są dwa Kachery, więc wygląda to podobnie. Jakby ścinamy jednego Korajdona, zmniejszamy sobie wrażenia o 10, ale dajemy Kobaliona, zwiększamy sobie wrażenie o 30 w meczu na Charizarda to jest najtrudniejszy mecz, więc całkiem, całkiem spoko. Tu mamy Pidgeot Controla, ciekawe, że jest oznaczony jako Pidgeot Control, a to czym grał Azul jest oznaczone jako Snorlax z Rotomem, więc, więc tutaj jakaś taka niekonsekwencja. Tutaj mamy kolejną Lugię z Maximum Beltem i jest też jeden Arwen, jest Eri w ogóle, więc widać, że tutaj już gracze powoli, powoli odchodzą od tej konsystentnej wersji, z masterbolem, a raczej chcą iść w stronę obrażeń, spoko można i tak. Czy mamy jeszcze jakiś ciekawy deck tutaj po drodze na dół? Na pewno jest jeden ciekawy deck, który chciałem zobaczyć. Tutaj mamy Moon Moona z z sparsem. Nadal dobry deck, tyle powiem. Nadal dobry deck, bardzo agresywny, bardzo fajnie się, się tutaj może prezentować. Polecam sobie pograć, bo naprawdę jest, jest przyjemny. Tutaj mamy Charizardę z Bibarelem. Ale chyba listy nie zobaczymy. No bo wątpię, żeby grał tylko 10 kart. Um, idźmy dalej, bo widziałem, że tutaj był Klof w ogóle też grany i chciałem tego Klofa e, znaleźć. Tylko na którym miejscu? Tutaj jest, proszę bardzo. 134 miejsce jest Klaw oparty o kolresy. dzięki czemu Kramorant może też zaatakować za darmo. Jest też Crisis Pant do tego, żeby w końcówce właśnie kramorante móc zaatakować tak naprawdę za darmo. No, Klow stracił dużo, bo stracił kary, przez co Hisuński Electrode nie one-shotuje Charizarda, i to jest główny problem tego deku aktualnie. Ale no, jak widać, można też to obejść w taki sposób. Mamy tutaj też Palkia Goldengo deck na rewa w Rumie. I tutaj mamy drugi już bez rewa w bardziej oparty na Goldengo samym. No, nie wiem, ja mówię, mnie Goldengo trochę, trochę odepchnął od, od tego wszystkiego. Co ciekawe, Goldengo w pewnym momencie był na pierwszym stole, grał przeciwko Dialdze, w, przeciwko Dialdze, tak. Więc co się stało, że Goldengo tak daleko, może był gdzieś wyżej, ale nie zauważyłem po prostu. Jak patrzę, czy jest tutaj jeszcze coś, co, co mogłoby być w jakikolwiek sposób ciekawe, czy jest coś, coś innego, jakiś nowy archetyp, może, który. Dostał się do tej tu, ale nic nie widzę. Zobaczmy, jak to się prezentowało w innych kategoriach wiekowych, oczywiście. Mamy seniorów. No i w seniorach, jak widzimy, Charizard dalej rządzi, ale dzieli z dialgą trochę. Nie, nie rządzi i dzieli, ale rządzi sama, dzieli z Dialgą, o tak pierwsze miejsce mamy, mamy Charizarda, tutaj raczej ta wersja niczym wielkim się różnić nie będzie od tych, które już widzieliśmy jest Mist Energy po prostu dodana drugie miejsce Dialga, trzecie miejsce Charizard, tym razem z Redzielekiem, Buffalantem Sandshrew, Radiant Zardem, okej okay. czyli to jest kontrol to nie jest Charizard, to jest kontrol Mamy chyba tylko jednego Charmandera z tego, co widzę w ogóle. Mamy Sandshrew, który nie pozwala um, cofać e, trenerów z e, trenerami kart z Discard Pile'a. Mamy Buffalanta, który loszonuje energię. Mamy Lekiego, który cofa nam trenery. Mamy linię 1.02 0 2 Charizarda, chyba że gdzieś to jest jeszcze Charmander, ale ja go nie widzę. Mamy 3-0-2 Pidgeota, okej, okay, czyli to jest taki typowy hamski kontrol. Okej, okay. aż sobie zrobię screenshota, bo, bo rzadko się takie rzeczy widuje. Rzadko się takie rzeczy widuje tak naprawdę. No ciekawe. Ciekawe, że w, w seniorach takie wysokie miejsce to mogło zająć. Um, dalej mamy kolejną Dialgę. No, tu już mamy takiego zwykłego Charizarda. Kolejna Dialga. Jak widać poszła fama, że Dialga może być mocnej kontrowej Charizarda, bo trochę tak jest, że jesteście w stanie Dialgą na przykład powiedzmy Rotoma ze Star Cronosa i potem zbić Zarda, nie? I bierzecie cztery prize tak naprawdę w jedną turę, bo przeciwnik nic nie mógł zrobić. Jak to się prezentowało w juniorach? No w juniorach wygrał kontrol z Wigilitafem, ok. drugie miejsce Cherizard, ale taki zwykły, trzecie miejsce Palkia z Goldengo, co ciekawe, czyli mamy możliwość atakowania Palkią, cienpao, nie z Palkia z Goldengo tylko Palkia z cienpao. mamy możliwość atakowania Palkiem mamy możliwość atakowania cienpało, możliwość atakowania Hensem, spoko, dalej mamy dwa Lost Boxy, które raczej też już widzieliśmy tutaj mamy kolejnego Zarda jest Gardevoir, też nic nowego tutaj raczej to nie wnosi i kolejny, kolejny Lost Box no i jestem zadziwiony tym, że Dialga wygrała tak duży turniej tak jak samo jak jestem zadziwiony tym Charizard Zard no to jest, to jest ciekawe to jest ciekawe, no nic, zobaczymy jak to się będzie kształtowało, jaka meta będzie w Sztokholmie jak się do tego dostosujemy i jak nam pójdzie, mówię nam, bo spora część graczy z Trójmiasta, jak i pewnie z całej Polski leci do Sztokholmu, bo loty jest dosyć tani Mm, nie, a, a turniej, turniej można sobie fajnie, fajnie y, zagrać mam nadzieję, że ten materiał wam się podoba, jeżeli tak zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, bo więcej tego typu filmów, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco a ja się z wami żegnam, życzcie mi powodzenia na turnieju, ja życzę wam miłego dnia, miłego weekendu w sumie trzymajcie się ciepło, papa pa.